Siemaneczku Ziska, tutaj Kotwicz i witam Was w odcinku, w którym będziemy konfigurować monitor Acer Predator Z1 z funkcją Tobii Eye Trackingu. Co to jest? Przekonacie się już niebawem. A teraz przejdźmy do konfiguracji profilu. Tutaj musimy zrobić własny profil, żeby wykrywało nasze, a nikogo innego oczy. To są oto Twoje oczy. Mamy dwie gałki oczne. Ale jak... patrzcie, mogę wam oczko puścić nawet. Teraz będziemy kalibrować, czyli musimy patrzeć na kropeczkę, dopóki ona nie wybuchnie samym ruchem gałek ocznych. Głowa jest nieruchomo. Chociaż wiecie, no jakbyście nawet spojrzeli tak i na kropkę... A nie, tak nie działa, widzicie. Trzeba być w takiej samej pozycji na wprost monitora, żeby to zadziałało. Teraz wpiszmy sobie profil, tutaj jakiś dajmy 1, 2, 3, niech będzie. Później sobie oczywiście nazwę zmienię. I co jeszcze mogę wam pokazać? Mogę wam pokazać test tego i poprawienie kalibracji. Jak to działa? Po prostu patrzymy na kropeczkę w środku. I tam pojawia się większa biała kropka, która jest tak jakby naszym kursorem. Jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie działa. Tam, gdzie spojrzę, tam leci ta biała plamka. Nawet się mogę troszkę odsunąć i wezmę ręce za siebie. Wsunę tutaj półeczkę z myszką, żebyście byli pewni, że to tylko ruch gałek ocznych. Nie wiem, czy to widać na kamerce, ale myślę, że tak, że tam, gdzie spojrzę, tam leci plamka. No i słuchajcie, jak to wygląda w grze, przekonamy się w następnym odcinku, już jutro. Więc jeśli nie chcecie przegapić, dajcie łapkę, zlajkuj. Dajcie łapkę, zlajkujcie, tak. Ech. Dajcie łapkę, dajcie suba, walnijcie w dzwona i widzimy się jutro. Na razie.